Mateusz Świątek dla portalu Fight Sport. Tymoteusz, dzisiaj jesteśmy na gali PL MMA 13 w Rzeszowie. Powiedz, wkrótce masz stoczyć walkę w MMA, tak? Powiedz coś o tych swoich przygotowaniach do MMA, tak? I o dzisiejszej gali. No, dzisiejsza gala, jak zawsze, ja nie narzekam na żadne gale profesjonalnej ligi, po prostu poziom zrównany zawodników, doświadczenia ringowego. Bardzo mi się podobała przedostatnia walka, bardzo wyrównana, zakończyła się decyzją sędziowską. Co mogę powiedzieć o kontrakcie na MMA? Tak, no, podpisałem, mam stoczyć walkę 27 kwietnia, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Zmierzę się z Lasotą Marcinem. No to będzie moja... To jak dotąd, bo co walka to jest ważniejsza, ważniejsza i ważniejsza. I teraz będzie jeszcze ważniejsza walka w mojej karierze, bo to będzie walka między nami o pierwsze miejsce w rankingu Polski walki kogucie. Tak naprawdę to my we dwaj jesteśmy tacy pro... Macie najlepsze rekordy. Najlepsze rekordy, najbardziej walczymy, najbardziej aktywni w walce kogucie i to będzie nasza wielka walka, która zakończy się naprawdę czymś wyjątkowym, tym, co my jeszcze nie doznali, porażki. Ani ja, ani Marcin Lasota nie doznał porażki. Ty masz za sobą już 11 walk, tak, zawodowych. Tak. Imponujący rekord. Czy nie uważasz, że powiedzmy to jest rywal, z którym nie chciałbyś przegrać, bo to jest krajowy rywal? Czy nie lepiej byłoby wziąć przeciwnika z zagranicy? Ja podejmuję każde wyzwania. Chociaż wziąłeś wszystkie? Tu wszystko. Na... Co mogę powiedzieć o tym, że jest za granicy? No nic, no muszę mu ustawić czoła, no nie będę uciekał przed Marcinem Lasotą i ogólnie ja zawsze podejmuję pojedynki, no i to muszę po prostu się pokazać, no może okaże się, że jestem lepszy, może okaże się, że przegram, no ja jestem na wszystko przygotowany, wychodząc do walki. Tymoteusz, no cóż, mamy nadzieję, że gratulujemy Ci podpisania kontraktu, tak, z ważną organizacją na polskim rynku. Czołówka Polski. Tak, czołówka Polski. No mamy nadzieję, że spełnisz te oczekiwania, bo 11 walk to nie jest przypadek, tak. Jest wielu powątpiewających, że część z tych ludzi była debiutantami, że... Dlatego dojdzie do tej walki. Dlatego dojdzie do tej walki. Czujesz się faworytem? Nie, nie mam żadnych takich opinii, nigdy nie faworytuję nikogo. Po prostu każdy jest zawodnikiem wszechstronnym i MMA jest bardzo wielofunkcyjne, że można wygrać w każdym płaszczyźnie. Nie czuję się żadnym faworytem, ale też nie czuję, żeby Marcin był. To jesteśmy równy poziom i szanuję jego. Myślę, że on też podejdzie z szacunkiem do tej walki. Dziękujemy bardzo dla portalu Fight Sport. Tymoteusz Omen Świątek, zawodnik Fightmana Bochnia. No i cóż, widzimy się na MMA, tak? Dokładnie.